Tylko nie za bardzo wiem, co by to miało być. Na pewno bym się... O kurde! W dzisiejszym odcinku trafiłem na świat, na którym jest skrzynia, która spełnia marzenia. Dlatego postanowiłem to sprawdzić i zobaczymy, czy faktycznie moje najskrytsze pragnienia zostaną zaspokojone. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są tutaj, staram się codziennie oczywiście być tutaj dla was, więc warto oczywiście subskrybować. No a ja oczywiście nie przedłużam i jesteśmy, uwaga, na tym świecie. Jak widzicie, ta skrzynia jest już przede mną i to właśnie ona niby spełnia moje marzenia, więc ja jestem mega ciekaw, jak to będzie wyglądało, czy ona faktycznie jakkolwiek te marzenia moje spełni. O kurczę, czekajcie, bo ja w łódce siedziałem. Musimy tutaj podpłynąć i zobaczyć, co tak naprawdę się tutaj w niej kryje w tym momencie, ponieważ ja nie za bardzo wiem. Widzę, że pojawiają mi się tutaj jakieś modyfikacje są czy coś, nie wiem o co chodzi. Ale dobra, wchodzimy do środka. Słyszę tam pająka na górze, to niedobrze, to bardzo niedobrze. Ale dobra, wejdźmy tutaj, tu nic nie ma specjalnego w sumie, tu pod schodami nie ma żadnego zejścia. Jest ten pająk, którego będzie trzeba tutaj pokonać, bo mnie już... Przecież jest dzień, to nie będzie mnie... A, jednak mnie będzie atakował, dobra, zostaw mnie, mordo, nie, proszę, nie rób mi takich rzeczy. Nie rób mi... O nie, czekajcie, o... Ej, to jest idealne miejsce, bo ja tu mogę go bić i on mi... A, on mnie też może, dobra, to czekajcie. Robimy tak, o, widzę, ile on ma serduszek, ej, to jest super. Dobra, i teraz uwaga, tu i ostatni strzał. Dobra. Łatwo. Dobra, a teraz słuchajcie, zwiedźmy, co tutaj wygląda. Tu mamy znowu jakieś schody do góry, widzę. To jest już chyba ostatnie piętro. I teraz o co tu chodzi? Jak ta skrzynia ma spełnić moje marzenia? Przepraszam bardzo, przecież tu w środku nic nie ma. Dobra, czekajcie, wejdźmy tu. Teleportacja. O nie, widzowie, ja czuję, że jak klikniemy ten przycisk, to dopiero wtedy się nasze marzenia spełnią, więc dobra. Czy ja chcę na pewno spełniać te marzenia? No chyba chcę, no dobra, no sprawdzamy, trudno. Zobaczymy, jakie moje marzenia najskrytsze zostaną spełnione. Uwaga, 3, 2, 1, 0. O co chodzi? Dlaczego jestem znowu w jakimś tutaj, prawda, czerwonym pomieszczeniu? To wygląda tak samo jak to, w którym byłem przed chwilą. Co jest grane? Dobra, nie wiem totalnie, w którym ja jestem miejscu teraz i co tutaj jest. Słyszę tylko jakiegoś zombiaka znowu nade mną, ale jestem tak jakby znowu w tej skrzynce, czyli to chyba nie działa, to chyba nie spełnia moich marzeń w żadnym stopniu. Nie wiem totalnie, o co chodzi. Wychodzę z tej skrzynki, bo ona, jak widać, nie spełnia marzeń. Czyli jednak okazuje się, że jest to fake i jednak nie spełnia żadnych... marzeń? Ej, co jest grane? Dlaczego tu jest... Co to? Przecież byliśmy na morzu przed chwilą, czy ta? Czy ta skrzynia w tym momencie się przeteleportowała razem ze mną? Czy on zeskoczy stamtąd? Ej, dobra, to czy to jest bardzo ważne... Nie zeskoczy, nie jest aż taki głupi, ale dobra. Czekajcie, bo nie wiem totalnie, o co... Co to są za budynki? Ej, co to jest za miejsce? Dobra, nie rozumiem tego totalnie. Musimy tutaj cokolwiek ogarnąć, żebym nie zginął. Bo już widzę, że mnie tutaj zombiaki atakują. To nie jest zdecydowanie spełnienie moich marzeń, ale jest to... No nie wiem, w sumie może będzie to spełnienie moich marzeń. Jeszcze nie będę oceniać, ale dobra, przejdźmy tutaj do tego miejsca i zobaczmy, co tutaj jest, bo może tutaj będzie coś, co sprawi, że jednak polubię to miejsce, tylko nie za bardzo wiem, co by to miało być. Na pewno bym się... O kurde! No nie, no dlaczego mnie zabił? Dobra, nie wiem, zrespię się znowu w tej skrzynce, nie wiem totalnie, dlaczego tutaj jestem, no ale dobra, schodzimy jeszcze raz. Czy to teraz mnie depnie w jakieś inne miejsce, czy jestem znowu tu, gdzie byłem? Dobra, jestem tu, gdzie byłem. Dobra, to dobrze, ale czekajcie, bo ja muszę ogarnąć jakiekolwiek jedzenie, bo jak widzicie, tutaj jest totalna tragedia. Dobra, to nie jest spełnienie moich marzeń, ale może to być spełnienie moich marzeń, bo jakby... Bardzo fajnie tu jest, jakby wygląda to bardzo dobrze. Tutaj widzę, że są jakieś miejsca, w których można jakby mieszkać i tak dalej, więc w sumie nie ma tragedii. Z tym, że chciałbym się dokładnie dowiedzieć, co to jest za miejsce, więc jeżeli wy wiecie, to możecie dać mi znać w komentarzu, ale ja specjalnie nie wiem, znowu się popatrzyłem prawie na Endermana i bardzo bym nie chciał, żeby mnie zaatakował. A ja bym chciał dotrzeć do jakiegoś miejsca, w którym będę miał jakiekolwiek żarcie, bo aktualnie jest mnóstwo mobów, a na żarcie się nie zapowiada i szkoda, bo jestem troszkę, jakby to powiedzieć, już powoli głodnym, jeszcze mnie moby gonią i tu są jakieś ruchome piaski, czy co to jest? Nie, to nie są ruchome piaski, ale dobra, wygląda to jak ruchome piaski w sumie trochę. Tam jest łódka, co jest grane? Dobra, nie wiem, o nie strzelaj do mnie. Ała, nie robi takich rzeczy. Dobra, musimy szybko znaleźć jakieś, nie wiem, cokolwiek do jedzenia, jesteśmy na pustyni. To mi się totalnie nie podoba, nie chcę tu być. Chcę być tutaj normalnie w jakimś miejscu, w którym będę miał jedzenie, czy coś. Dobra, co to jest? Ej, tam jest... Dobra, znaleźliśmy jakąś wieś, mamy mnóstwo siana. Dobra, mamy żarcie, teraz muszę to zebrać jakoś, tylko muszę się tam dostać jakoś. Tu jest główka, pum, dobra, przeszliśmy na drugą stronę. Dobra, pozwólcie, że troszkę zbiorę. Mam nadzieję, że ten rolnik, który tutaj pracuje, się na mnie nie obrazi. Ej, nie, wyjdę stąd teraz! Nie, proszę, nie wyjdę stąd.
No i nie, 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 no błagam. Nie chcę tu nic rozwalać więcej. Czy tu jest jakaś furtka? Nie ma furtek? Co to jest za... Co to ma być w ogóle za... A jest tu co... A nie, to nie było... Ja tak to mogłem zebrać? O kurde, ja to tam rozwaliłem łapą. Dobra, będę to musiał naprawić. Dobra, rozwalam to tutaj. Przechodzę dalej i musimy ogarnąć cokolwiek, żebym mógł zrobić sobie... Kurde, nie bij mnie, nie bij mnie, proszę. Dobra, tu są kolejne jakieś rzeczy. Ej, dobra, ograbiam tego rolnika, przepraszam bardzo. Nie wiem, kto tutaj, czyje to jest, ale ja muszę, bo ja nie mam żarcia totalnie, ja potrzebuję. Dobra, tu jest jakiś dom. Czy w tym domu jest jakikolwiek, nie wiem... O, jest. O nie, ale nie ma węgla. Skąd ja mam wziąć węgiel? Ja nic nie mam totalnie. Co, czy to ma być spełnienie marzeń, skoro tutaj nic nie ma? Takiego, co ja bym chciał mieć. Nic dla mnie. Nie wiem, muszę znaleźć jakieś drzewo, żeby sobie ogarnąć drewno. Czy jest? Tam są jakieś drzewa. Dobra, idę ogarnąć coś, bo jak widać nie jest kolorowo, a potrzebuję drewna. Dobra, tutaj coś możemy też ograbić. Co to jest za miejsce w ogóle? Co jest grane? Nie wiem, nie... O, dobra, czekajcie, możemy zabrać to i teraz ja mogę chyba to zamienić na... Na siano, oczywiście, że na siano, a nie na chleb. Co jest ze mną nie tak? Ja myślę, że się to na chleb zamieni. Nie wiem, przepraszam, na moment wyłączyłem myślenie. Dobra, rozwalmy jedno drzewo. Któreś takie, które... Jakieś takie brzydkie. O, to jest tutaj, tak? Nie, to wygląda na brzydkie drzewo. Dobra, rozwalamy to drzewo, żeby mieć jakiekolwiek narzędzia na start. Bo nie jest kolorowo, nie jest kolorowo. Ja nie mogę być bez niczego totalnie. A ten świat, szczerze przyznam... Wygląda fajnie, tylko zastanawiam się, dlaczego akurat tutaj zostałem przeniesiony tą skrzynią i dlaczego tutaj, dlaczego ten świat ma być niby spełnieniem moich marzeń, nie wiem. Mam nadzieję, że to się okaże. Jeżeli wiecie, dlaczego mógłby się okazać spełnienie moich marzeń, dajcie znać w komentarzu. A ja muszę ogarnąć jeszcze sobie, tam widzę, że jest jakiś las większy, tu jest kuń, dobra, fajnie, będziemy mieli kuń, jak znajdziemy tylko siodło jakieś, czy coś tego typu. I potrzebuję żarcia, mamy sporo go, tylko, a czekajcie, mogę sobie zrobić w sumie chleb. Dobra, robimy chleb, bo mam z czego go zrobić. Halo? Halo? Jak się robi chleb? Nie. Halo? Jak chleb się robi? Ej, czy ja jestem jakiś, prawda, nie wiem, że ja nie wiem, jak się chleb robi? Czekajcie. To tutaj jest po angielsku? Tak, jest po angielsku. Jak? Co? Nie, no to się nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. Jak ja mam zrobić chleb? Co to jest? Nie. Ja mam tyle rzeczy robić po to, żeby zrobić sobie jeden kawałek chleba, naprawdę? Tyle trzeba rzeczy? O, widzowie, to jest najgorsze, to nie, to zdecydowanie nie jest spełnienie moich marzeń. Jak ma być spełnieniem marzeń coś, co wygląda tak, a nie inaczej? Nie mogę zrobić sobie chleba, nie, no to jest tragedia przecież jakaś. Dobra, zaraz rozwalam te krowy chyba, bo muszę mieć jakiekolwiek żarcie. No te ziemniaki, nie będę ich jadł wiecznie. O, tu są znowu ziemniaki chyba. Tak, są ziemniaki, dobra. Biorę to, trudno, muszę zbierać wszystko. Co to jest? Co to jest? Dobra, wyrzucam to. No nie wierzę, że akurat się kurczak zrespił, dobra. Czy tego... Co to jest? Onion. Czekajcie, onion to była rzodkiewka? Widzowie, głupoty powiedziałem, onion to cebula, przepraszam, cebula, no przecież, że cebula, kurczę, zapomniałem, że jest coś takiego jak cebula. Dobra, musimy ogarnąć sobie kobla, muszę ogarnąć kobla, żeby mieć jakieś narzędzia, bo nie chcę robić drewnianych za dużo, chcę tylko zrobić kilof. Co tu jest za przejście, kiedy jest ogromne w ogóle, co tu się dzieje? Ja chcę znaleźć jakiś, o tam jest jakiś kobl taki do wykopania, taki poboczny można tak sobie tam, prawda, sympatycznie. Co to jest? Co tu się dzieje? Co to jest za miejsce? O co tu chodzi? Co to jest? Czy to są jakieś zwierzęta niby? Dobra, nie wiem o co chodzi. Dobra, stawiajmy tutaj tego, kopiemy, robimy... Proszę tylko, żeby się kill-off robiło normalnie, bo jak tu się kill-off robi jakąś... dobra, da się, normalna receptura robienia kill-offa, okej. Na całe szczęście, bo już się bałem, że tu będzie trzeba, nie wiem, jakieś kurcze kowala mieć, jakieś kurcze odlewy robić dziwne, nie wiadomo czego. Jaki w ogóle, jaki dźwięk jest strumyka tu w ogóle, nie wiem, co się dzieje, kurde, widzowie, nie mam pojęcia, ale dobra. Zbieram to, bo potrzebuję jakichś narzędzi początkowych. Ty już mi nie będziesz potrzebny, żegnam, a teraz zrobimy sobie na szybko siekierę, kill-off, świetnie. I teraz jesteśmy prawda, przygotowani na to, żeby tutaj prowadzić jakiekolwiek życie już z takimi narzędźmi, ale to i tak potrzebujemy coś więcej, bo to jest nic. Potrzebujemy żelazo na pewno. Nie wiem, skąd ja tu żelazo ogarnę, no nie wiem, trudno, nieważne. W każdym razie, nie wiem totalnie, o co chodzi w tym miejscu i co to jest.
widzę tutaj, że ogólnie to jest jakieś miasto chyba i to takie bardzo dosyć rozwinięte, bo widzę, że tu jest tego mnóstwo, tylko czy tu ktoś mieszka, czy to jest tak po prostu tak o, czy tu się coś dzieje, czy nie. Tu jest bank, okej, czy ja chcę obramować bank? Może kiedy indziej, może nie dzisiaj, co tu, koła! Nie, zaraz zginę. Ej, tu jest chleb, błagam, czy da się go jeść? Dajcie mi go zjeść, błagam. Nie, dobra, tu chyba, to jest chyba po prostu sklep taki, nie da się tu nic zjeść, dobra, trudno. Mówi się trudno, biblioteka, nie chcę, teraz nie mam ochoty na czytanie. Ja bym chciał dostać węgiel, mi się marzy o węglu, zdecydowanie mi się węgiel marzy. Tylko ja nie wiem co tu się dzieje w ogóle, ja chodzę po jakichś chaszczach. Ta skrzynia zdecydowanie przeteleportowała mnie w jakieś dziwne miejsce, które teoretycznie nazywane jest moimi marzeniami, ale totalnie to nie przypomina moich marzeń. Ale dobra, zobaczmy czy tutaj, czy tu przy jakimś kempingu czeka mnie jakiś węgiel, może w jakimś dlaczego nie ma w ogóle w piecach węgla, dlaczego? Ej, ja mogę drewnem przepalać w sumie! Kurde, widzowie, bierzemy węgiel, ja robię węgiel drzewny zaraz tutaj, bo przecież to jest najlepsze, co można zrobić przecież w takiej sytuacji. Ja zapomniałem, że jest coś takiego jak węgiel... Kurde, wystraszyłem się, kolejny jakiś, kurde, głowa bobra. Dobra, nieważne, czekajcie, przejdźmy tutaj i teraz możemy zrobić sobie szybki piec, czy ja mam na tyle, żeby zrobić piec, super. Robimy szybki kominek, tylko piec, stawiamy szybki piec tutaj i teraz tak, stawiamy to... Magia świąt, widzowie, będziemy mieli węgiel drzewny, no przecież to jest najlepsza informacja dzisiejszego dnia. Dobra, czy ile tego węgla potrzebujemy? O, patrzcie, jaki to jest 300 IQ, jeden węgiel wykorzystamy na przepalenie tyle, że to jest fabryka, nieskończona fabryka węgla, rozumiecie to? Tu się węgiel po prostu nie kończy, tu węgla jest tyle, ile jest drzewa. Patrzcie, tu to się pali, a ja tutaj to odkładam, a to się całe spali, ja tu dorzucam te ziemniaki, ja będę, kurde, najbardziej najedzoną osobą, będę na tej planecie przecież z takim czymś. Dobra, to jest super informacja. Dobra, robimy tak, tylko nie wiem ile to czasu mi zajmie, żeby to się przepaliło. Ja bym na przykład chciał zrobić na przykład tak, żeby tu się jeszcze jeden ten przepalił. To dorzućmy, żeby miał już jakieś żarcie, bo potrzebuję cokolwiek tak naprawdę. A już nie chcę więcej tego węgla wykorzystywać, więc zróbmy może tak. Niech to się dopali do końca i pójdziemy w jakieś inne miejsce, bo nie ma sensu tutaj tyle czasu czekać. Dobra, widzowie, mam na razie 4 ziemniaki, to mi powinno wystarczyć, bo no nie wiem... Co jest grane? Naprawdę jeden ziemniak leczy, tylko tyle mi daje? Nie, dobra, widzowie, to ja muszę trochę więcej przepalić, przecież ja nie mogę pozwolić sobie na coś takiego. Dobra, nie, to wiecie co? Ja mam lepszy pomysł. Ja w tym momencie zakończę odcinek, bo chyba to nie ma sensu po prostu przedłużać. Ja się tutaj jakoś ogarnę na tym świecie, ogarnę o co tutaj chodzi i może dam wam znać w następnym odcinku, czy to faktycznie jest spełnienie moich marzeń, bo na dany moment w ogóle się na to nie zapowiada. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro, cześć, pa, pa.